Witam ponownie w zonie. Привет, брат. Ludzie, lecimy z questem. Kontynuujemy quest. Wykryć, kto okradł. Kto okradł tych nieszczęsnych dwóch stalkerów i przy okazji jednego zabił, a na drugiego sprowadził, że tak powiem, podejrzenia. Więc gdzie my mamy, gdzieś w tamtym kierunku mamy lecieć? Tu stalkerzy sobie spokojnie wchodzą, tu trupy. Jak ci stalkerzy tak spokojnie wchodzą w te anomalie? To jest dobre pytanie. W każdym razie my musimy tak jakby ominąć ten cmentarz, bo on jest dla nas troszkę niezbyt bezpieczny. Cholera, dobra, przebiegnijmy po prostu. Będzie chyba najsensowniejsze. No, wielkich strat nie ma. Wielkich strat nie ma. A ja chciałem zerknąć. Tak, na pewno musimy jeszcze zbadać tą część zony. Ja przepraszam, że wiem, poprzednie odcinki trochę były właśnie takim błąkaniem się, ale myślę, że kurde, zaspokoję swoją ciekawość po prostu co do tej części zony i zaczniemy biegać już po w konkretnych celach. Ale musicie przyznać, że no jest urokliwe to zwiedzanie całkowicie nowej lokacji. No kurde, jest, ono mnie pociąga. Ja jestem eksplorator, lubię takie zabawy. Lubię takie zabawy bardzo. Tam, o Boże, więcej pseudo-sobak. W piątka, póki mi nie wyczaiły i póki nie zginąłem. Au, 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 au. Kurwa, dużo ich. Dobra, biegniemy do tego miejsca. Ja chcę zobaczyć, co to za miejscówka. Mam nadzieję, że tu jest... Naprawdę? Nie sposób się tu dostać? Proszę o spokój w tamtej części. Z zony. Nie, no, autentycznie, pozamykane wszystko. Nie ma szans, żebym ja tutaj się dostał póki co. Dobra, no to lecimy do... Nawet nie wiem, jak on ma na imię. Właściwie to jaką maksywkę, bo tutaj ciężko o imiona. Czyli tak, tam... O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. No chodź, 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 chodź. Aha, wystarczył jeden strzał. Pięknie. Wdupił się w anomalię i to mi pomogło. Coś z niego zebraliśmy. Interesujące. Dobra, śmigajmy głównym wejściem. Może nie zginiemy od razu. Cholera jasna. Jak ja tam wlazłem? Jakoś tędy. Na to by wychodziło. A sprawdziłem w ogóle tą miejscówę? O nie, nie sprawdziłem. Na pewno nie sprawdziłem. Dobra, olewka. Chyba, że... Nie? Absolutnie niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. No to dobra, to w takim razie, skoro nie dane nam jest wbić w tamto miejsce, śmigamy do naszego przyjaciela, któremu jakby nie było tyłek uratowaliśmy. Tędy można wyleźć. Wow. Tędy można wyleźć. Ale totalnie nic nam to nie daje. Dobra, olewka. Olewka i idziemy pogadać z gościem. Mam nadzieję, że żyje jeszcze. Gdzie ty jesteś?
What the fuck? Co to się stało z tobą? Wow. No niesamowite. O Boże, ale tych nóg noszę. Ale tych nóg straszliwą ilość noszę. No. Aha, muszę, dobra, wyjść. Pistoleciki. Tak, wyrzucamy. Wyrzucamy. 41 kg. Do cholery, to trochę dużo. Jeszcze wódki. Po cholerę mi te wódki. Wyrzucamy. Reszta niech... Co to jest jeszcze tutaj? Reszta niech będzie. O! Naprawdę? Aha, no dobra. Wcześniej widocznie to wyrzuciłem. Przeszukajmy w takim razie tą miejscówę. Co niby ja mam tutaj znaleźć? Jakoś nie za bardzo widzę w... Co ja mam tutaj znaleźć? Nóż! Znalazłem nóż. Nóż zabójcy. Aha, takie buty. Szkoda chłopa. Naprawdę szkoda chłopa, ale dobrze, że jego zabójca zostawił ślad. Zostawił nam wskazówkę, dzięki której, miejmy nadzieję, uda się rozwikłać tą arcy ciekawą sprawę. Można się trochę poczuć jak Holmes bądź Watson. Holmes bądź Watson. Czy ja to sprawdzałem? Gdzie ja jestem w ogóle? Tak, to sprawdzałem. Acki kruk. Ackiego krugu nie sprawdzałem. A nie, sprawdzałem. To jest chyba ta ognista anomalia. Tak, dokładnie. Więc ominimy sobie ją. Następni stalkerzy zmierzają po śmierć w paszczach ślepych psów. Aj, zobaczymy. Ciekawi mnie bardzo, co wyniknie z tej sytuacji w piąteczka. I pierwsze co zrobię, to zostawię ten cały kurde kram, który noszę ze sobą niepotrzebnie. I może jeszcze jakieś naprawy? Nie, niekoniecznie. Napraw niekoniecznie, ale kram zostawić to... jednoznacznie. Amunicji, powiedzmy, że aż tyle nie potrzebuję. Tych psich rzeczy też nie potrzebuję. Od razu lepiej, to cholery. Wszystko to te nogi robiły. Reszta zostaje ze mną, tak jak jest. No i pięknie. To zasadniczo będzie można opchnąć w przyszłości. Ale to w przyszłości. Okej. Na niedobór kasy na razie nie cierpię. Nic. Więc nie będziemy się bawili w kupiectwo. Bardzo mnie interesuje po prostu rozwiązać tą sprawę. Staurit, coś wiesz na temat noża? Więc sprawa wygląda tak. Opowiedzieliśmy Stauridowi w całą sytuację i poprosiliśmy go o pozwolenie na tego, żeby się z zabójcą roz... jak to powiedzieć? Żeby załatwić zabójcę. Jak już dowiemy się kto. Spytaliśmy tylko, czy Staurid dostał informację na ten temat, z kim pili dwaj nieszczęśni martwi stalkerzy, więc był to chemik i jeszcze jeden gościu. Z chemikiem, do cholery. Gdzie jest chemik? Ty nie jesteś chemik, no nie? Ty
jesteś szaman. Ha, chemika nie ma, ale za to szaman wie, gdzie czyli do kogo należał tenże nóż. Właśnie do chemika. I chemik wczoraj cały dzień go szukał. Nawet był trochę przestraszony. Po całej bazie łaził i szukał tego swojego noża. I na wieczorem przypomniał sobie, gdzie go zgubił. Poszedł na to miejsce, żeby odzyskać ten nóż. Więc szaman nam mówi, że oddamy mu, jak go spotkamy, ten nóż. Na pewno mu oddamy. Więc no, wiemy, gdzie chemik polasł. Lećmy, lećmy z powrotem. Niemal jak wyprawa hobbita po pierścień. Znaczy, nie po pierścień, z pierścieniem. W to i z powrotem. Lecim, lecim. Ciekawe, czy z chemikiem będzie ostra strzelanina. Mam nadzieję, że nie będzie z jakimiś przyjaciółmi, bo mogło być wtedy dosyć nieciekawie. Sam mógłbym... Ojojojojojojojo. Ohoho, w ogóle to trzeba przeładować. Panie. Że niby nie mam już pociski. Nie, no mam pociski. Zmień. Cholera, co się dzieje? Zmień pociski, proszę. Aha, bo mam wszystkie w magazynku. Wszystko jasne już teraz. Mgła straszna się zrobiła. Ale jesteśmy już na wejściu do tego nieszczęsnego miejsca, gdzie zmarło się biednemu. Nawet nie pamiętam, jak gościu miał na imię. Do cholery, bezimiennie zemrze. Co tutaj tak strasznie mi psuje obraz? Oprócz mgły. Dobra, F5. Czy chemik jest tutaj? No cześć, chemik. Więc tak, chemik przestraszył się, kiedy nas zobaczył. I mówi nam, a to ty, najemnik, idź gdzie miałeś iść, nie przeszkadzaj mi. Mówimy, że akurat szliśmy w to miejsce, przyszliśmy ci pomóc, czy to nie twój nóż? No i on mówi, ty już mnie wkurwiasz. Suniesz swój nos tam, gdzie nie trzeba, w cudze dzieła, w cudze sprawy. Trzeba było cię zabić, jak jeszcze w klatce siedziałeś, a teraz pożałujesz. No i powiedziałeś już swoje ostatnie słowo i zacząłeś... Łożesz w mordę. Dobra, było dosyć szybko. Zobaczymy, jak mi pójdzie za drugim podejściem. No, nawet oddałem ze dwa strzały. Dobra, jest szansa. Wow, udało się. Udało się, ludzie. Uf. Dwa strzały z bliska. Poszło. W końcu poszło. Zobaczmy, co ty miałeś przy sobie, draniu. Oczywiście, że zabieramy ci wszystko. Zasłużyłeś na to. Poszukać informacji w KPK chemika. Zaraz, zróbmy to. Mhm. Jakby o coś tutaj będzie. Więc faktycznie w KPK mamy potwierdzenie, potwierdzenie tego, że to chemik wszystko zrobił, zapisywał wszystkie informacje sobie w notesiku. Bardzo był zły na nas, że nie zabiliśmy od razu lewszy, właśnie tak się nazywał ten gościu, tylko poszliśmy z nim pogadać. Chemika też, chemika, szamana też wini za to, że szepnął nam słówko o tym, żebyśmy nie strzelali od razu, tylko najpierw dali się wygadać lewszy. No i mamy dowód, więc jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, mamy wszystko, nawet potwierdzenie tego, że byliśmy, że mogliśmy ze spokojnym sumieniem strzelać do drania. I słyszę do cholery
Brzydkie dźwięki. Brzydkie dźwięki słyszę. Dobra, F5. Czy uda mi się gdzieś, gdziekolwiek stąd dobiec w jakieś bezpieczne miejsce? Mam nadzieję, że tak. Dobra, gdzie mam? Tam mam uciekać. Tam mam... Oj, 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 oj. Tam mam uciekać. Gdzieś tutaj. Że niby... Oj, oj, oj. Aj, aj. Nieważne. Tutaj. To jest to cholery to bezpieczne miejsce. No nie bardzo. Nie bardzo ono jest bezpieczne, ale niech będzie. Siedzimy i czekamy. Okej, chmura przeszła. Niesamowicie wyglądała misja. Przynajmniej się dowiedziałem, że to jest po prostu chmura, nie wiem czego, promieniowania, jakiejś działalności psychicznej, czy czegoś jeszcze takiego, która po prostu przechodzi. Chmura, zwyczajna chmura, jak burza peskowa trochę to wyglądało. Prawdopodobnie kawałeczek wam pokażę w nagraniu. Teraz się zastanawiam, jak przebiec, no właśnie, między tymi dziadami. Au! Dobra. Tędy, 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 tędy. Czy zostałem sam? Nic mnie nie goni. No to znakomicie. Znakomicie bardzo. Kurde, świetnie to wygląda, naprawdę. Dobra, lecimy na... Lecimy do domu. Żywy. To jest najważniejsze, że wracam do domu żywy. Dwa strzały to tylko zabrało z pozbycie się tego chemika. Miło. Ale ile prób było podjętych, kurde. Z 5 przynajmniej. Się pożalował. Dobrze. Staurit przyjmuje całą informację, sprawdza KPK również i mówi, że nigdy by nie pomyślał, że chemik byłby zdolny do czegoś takiego, był najlepszym jego wojownikiem, wierzył mu we wszystkim. Staurit był jego niemalże prawą ręką. No i dostajemy w nagrodę 5 patoli, naboje IFNP90, więc dziękujemy. A i coś jeszcze chce. Chcemy się odchodzić, on nas zatrzymuje. Gdzie ty, stój, gdzie ty idziesz? No i pięknie. Chcieliśmy już sobie stąd iść. Już się pożegnaliśmy ze Stauridem. On nam mówi, że raczej nie uda nam się wyjść, bo są tylko dwie ścieżki, które mogą nas wyprowadzić z zestawy. Jedna jest pod silną obroną monolitowców, a druga jest tak usiana anomaliami, że potrzebujemy przewodnika. Jego na razie nie ma na zestawie, musimy się go doczekać, więc zostajemy jeszcze tu jakiś czas i... Staurit nam radzi pójść do szamana, on na pewno będzie miał dla nas jakąś robotę. Nie propadaj na drogę, возможно, skoro nam pana dobiecie twoja pomoc. Skoczymy do szamana, jest to bliziutko. No i zobaczymy, co to będzie za robota. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа w царстве смерти. Okej. Chemik na razie nic nie wspomina o zadaniu, ale jest w stanie od nas kupić nóż chemika. Chemik, szaman. Nóż chemika za 3000 rubli, więc sprzedajemy to. No i pytamy się o pracę. Zadanie wygląda następująco. Jeden z ludzi, którzy często przysiadują w barze, wspomniał, że zobaczył w anomalii z tym drzewem na wierzchołku tego, że
anomalnego tworu. Naprawdę super artefakt, kolobok. I szaman chciałby tego kolobka dla siebie, więc wysyła nas na czubek tego drzewa i daje nam jeszcze na dodatek Valesa, detektor Vales, więc wszystko inne, co znajdę w tej anomalii, należy do mnie, a kolobok mamy oddać szamanowi. No i okej, idziemy po ten artefakt. Zobaczymy. Tak, gdzie ten Vales jest? Od razu go sobie wrzućmy. Bardzo ładnie. No i śmigajmy ludziska w takim... Kurwa, tu jest wyjście. Śmigajmy w kierunku... tym. Anomalna rozsia. Dokładnie. Więc wyciągamy naszego spasa, tak? Spasa bodajże. I lecimy... Lecimy na drzewo. Będziemy uprawiać wspinaczkę drzewną. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Pieski może ominimy. Kurwa, naprawdę ich coraz... Albo to są wszystko te trupy. To są trupy chyba. Niemożliwe, żeby tu tyle tych psin siedziało w jednym miejscu. Dobra, gdzieś tutaj trzeba skręcić. O, jest. F5-teczka. Może nie wpadniemy przy okazji w anomalię żadną. O Boże. Dlaczego jestem? Ajajaj, takie coś dostaliśmy. Prawda, może sobie byśmy postrzelali chwilę z tego. Sprawdźmy, jak to się przeładowuje. Ciach. O, miło. Ile to ma? 50 pocisków. Wow. Naprawdę zabawka warta grzechu. Zabawka warta grzechu, ale na razie sobie nie postrzelamy, bo tak jakby mamy się dostać na czubek drzewa. Co nie do końca wiem, jak zrobić. F5, skoro już jesteśmy u podnóża, u korzeni. Wow, bracie. Bracie, się wdupiłeś. Nie, no dobra, nie ten kierunek w takim razie. Może tędy. Ciach. Aj, dobra. Na ślepo do przodu. No jak spadnę, to po mnie. Jednoznacznie po mnie. Zjedzmy kawałek chleba. Kuźwa, tędy nie przejdę? No nie, tędy nie przejdę. F1, jednoznacznie F1. Tędy. Dobra, tutaj spróbujemy. Szczęścia. Kuźwa. Dobra, chyba jesteśmy już dosyć blisko. Chyba jesteśmy dosyć bliziutko. Na wierzchołku drzewa i gdzieś... Gdzieś tutaj. Niby ma się to... znajdować. O, czyżby? No ale to trzeba naokoło przejść. To trzeba... Kurwa, nie, spadaj. Dobra. Au. F1. Nie! Kurwa, ludzie, coś mi zaraz trafi normalnie. Nie będzie to nic pozytywnego, na pewno. Na pewno. F1. Gdzie ten kureski artefakt? Kurwa mać, tu. Dobra, spadamy w takim razie. Żyje. F1. Jest. Wzięty. Dziki, tu dziki latają. To kurwa. Dobra, wypadamy stąd. Zdechło. Jedno zdechło. Bandyci? Nie, to nie są bandyci. Wow. Dobra, szukamy jakiegoś miejsca ukrycia. Dobra, ale oni tak jakby nie strzelają do mnie. F5, bo zdobyliśmy to, co trzeba było zdobyć. Może pogadajmy z gośćmi. Ciach. Spróbujmy sobie z nim pogadać.
Ohohoho, mamy problemik. Mitka oblom. O. Pyta się, a co my tam robiliśmy na drzewie? Jakieś problemiki? Nie, ale będzie jeszcze mniej problemów, jak oddasz nam artefakcik, który zebrałeś. No i mamy dwie opcje, albo oddać artefakt, albo posłać go w cholerę. Więc spróbujmy, kurwa, posłać go w cholerę. I od razu... Teraz biegiem. Wyciągnijmy broń, bo to zawsze pomaga. Pomaga na różne sytuacje. Uhuhuhuhu, bardzo miło. Nic nie widzę teraz tylko. Dobra, co tutaj? Przez listki. Najważniejsze, żeby przez listki się przedrzeć. A reszta już jest nieistotna. Dobra, widzę coś. Shit. F2. Kurwa, może jakieś mniej zalesione drzewo. Zaliścione. Dobra. Wow, a ten tu skąd się wziął? Dobra, oberwał. Jeszcze jeden został. Straszliwa celność. Ale pozbyliśmy się gości. To jest w tym momencie najważniejsze. Piąteczka. Bo jeszcze tam po jeden artefakt chyba chciałbym się udać. Po jeden artefakt i... Gdzie są te ciała? Gdzie są ciała? Jedno ominąłem jakoś szczęśliwym trafem. AK. Zbieramy wszystko. Zbieramy wszystko. I jeszcze gościu tutaj. Zbieramy wszystko. Ojdź. Nawet broń. Zabrałem? Zabrałem. I tak, sprawdźmy. Ojeju. Sprawdźmy, co oni tutaj posiadali. AKS. No i pistoleciki, które trzeba od razu wyrzucić. Co ten kolobok robi? No, ciekawa rzecz, ciekawa. Reszta zostaje, ok. Happy. F5. To i spróbujmy przetrwać. Spróbujmy wejść do anomalii i przetrwać to. Dobra. F1 jeszcze raz. Tu. Mamy. Spadamy. No i pięknie. Jeszcze raz F5, bo żyję i mam wszystko. I z tą bronią chciałbym... Kurde, dlaczego jej nie użyłem na bandytów? Dlaczego ja tej broni na bandytów nie użyłem? Gdzie ja mam do cholery teraz biec? W kierunku tamtym. No to pięknie. Pójdźmy tam. Jasna sprawa. Tu już chyba sprawdzałem każdą dziurę. Wow. Naprawdę nie da się wyjść. Tam dzielnie stalkerzy walczą z psami. I chyba im się udało nawet wyjść z tego z życiem. Dobra, ja zgubiłem kierunek, ten kierunek. Jeszcze raz F5. Ojej. No tak, 44 kg. Jasna rzecz. Jasna rzecz. Z takim obciążeniem to ja nie pobiegam sobie. Chyba, że stalkerski napitek. I śmigamy. Śmigu. A to ciekawe. Bandyci sobie obserwowali mnie od dłuższego czasu pewnie. I jak zobaczyli, że wziąłem to, co chciałem, to Chcesz znać prawdę o Zonie? Przedstaw sobie, ja też. Dawaj dzielić się informacją. No i spoko.
Mówimy i o artefakcie, i o wspinaczce, i o bandytach. I za cały nasz trud to staliśmy 8000, więc idziemy sobie stąd. Zadanie zakończone, ale co niby, że... O, KPK chemika możemy sprzedać. Oj, jakieś nowe zadanie. Spotkać się z Mikluchoj. Miklucha, komander... Dołgowcy bodajże. Zaraz to sprawdzę. Oddajemy 2000 za KPK chemika, nieźle. I spróbujemy oczywiście sprzedać jeszcze coś z tych rzeczy. Chemia zaszczyta od chemii. Obrona przed przed elektrycznością. To może się przydać, ale detektor chyba już raczej nie. Detektor chyba już raczej nie. Coś jeszcze chcemy sprzedać? Na pewno wódeczki. One mi się raczej już nie przydadzą. Na pewno. Granatów ja tak jakby nie za bardzo używam. A stanowią one niezły ciężar. No i dobrze, mamy 1800 dzięki temu. Sprzedajemy. Czy chcemy coś kupić stąd? Raczej nie wydaje mi się, więc wypadamy stąd. No idzie z Boga. I ludziska. Ja zakończę już ten odcinek tutaj. Zakończę ten odcinek. Widzimy się w następnym. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.